Układ z Rotenstrasse pamiętamy, 1918 rok, jesteśmy przed Muzeum Historii Żydów Polskich, tutaj jest legitymowanie, kolega Michał Dębowski krzyczy, policjanci mimo wszystko legitymują, ale młody człowiek o coś nas pyta. Dzień dobry. Dzień dobry, ja pytanie, co to jest za zgromadzenie? Przyszliśmy tutaj, żeby przypomnieć o układzie z Dorotenstrasse. Byliśmy tutaj kilka dni temu i okazało się, że w tym Muzeum Historii Żydów Polskich układ z Dorotenstrasse jest zatajany. Nie tylko tutaj, bo w wielu różnych miejscach. Ja pana odsyłam do internetu, żeby pan się z tymi informacjami zapoznał. Ile pan ma lat? 16-letni mężczyzna. Tak jest. Ja w tym wieku interesowałem się takimi rzeczami. Doszedłem do wielu ważnych informacji. Wiele informacji jeszcze było przede mną zakrytymi. No ale do prawdy można dojść w wieku 16 lat. Jest internet. Pan dowiedział się o układzie do ten czasu dzisiaj. Bardzo ważne pytanie. Pan nie znał tej informacji z historii? Kompletnie nie. A chodzi pan do liceum, tak? Czy tak, do liceum. Już nie pytam do jakiego. Może pan pozdrowi kolegów? Aha. No i tak to właśnie wygląda. Układ z Rotenstrasse jest problemem, ponieważ odbył się on w loży masońskiej w Berlinie na ulicy Doroty, czyli stąd nazwa. Dmowski opisuje go właśnie osobą, która dowiedziała się i w porę ostrzeżona skutecznie uprowadziła politykę międzynarodową, także układ z Rotenstrasse nie został dotrzymany, mianowicie Polska i państwa narodowe powstały. Państwa narodowe powstały i bardzo dobrze. I dlatego Polska jest, bo ktoś ten układ z Rotenstrasse obalił. Natomiast warto pamiętać, że wielu Żydów polskich od samego początku było lojalnych wobec Polski, było dobrych dla Polski, ale niestety też byli Żydzi, którzy współpracowali z Niemcami przeciwko Polsce w 1918 roku, co się potem czkawką odbiło i doprowadziło do tragedii i było jakoś takim chichotem historii, że ludzie, którzy mieli gospodarować Europą, mieli rządzić Słowianami, no potem się rzucili sobie do gardeł, no i Żydzi zostali wymordowani. Tutaj ci polscy Żydzi, bardzo wielu Żydów, właśnie tych, którzy byli przeciwko układowi z Rotenstrasse, było potem przez Niemców wymordowanych. To także w genezie Holokaustu informacja o układzie z Rotenstrasse jest bardzo ważną informacją. A pan jest jakiegoś stowarzyszenia? Ja się nazywam Eugeniusz Sendecki, to co robię, robię prywatnie. Puszczamy to w formie filmów na YouTubie. To, co robimy, jest telewizją narodową, bo jesteśmy Polakami, więc adresowane to jest do spraw polskich. I stąd nazwa. Telewizja Narodowa. Przepraszam, że zapytam, będzie to nagłośnione gdzieś? To znaczy, ja za chwilę to puszczę na YouTubie, w internecie i to będzie. W internecie. Tak. A jak pan ma na imię? Ja Wiesław. Panie Wiesławie, może pan pozdrowi kogoś przez telewizję narodową? A przy okazji papierosa pan pali, to nieładnie. Młodzieży pan zły przykład daje. Dał wam się, nie dawał, to będą tak robić, co będą chcieli. Mogę przekręć tą, tak żeby było widać. O. Jeśli pan pozwoli, znam pana Zygmunta Walkowskiego. Aha. W historii. On znakomicie zna się, on mi wszystkie te Dzięki. Rzeczy... wyjaśnia dokładnie. Ale o układzie z Dorotenstrasse panu nie powiedział. W takim razie on jest słaby historyk, nie, ponieważ się... o układzie z Dorotenstrasse mówi Roman Dmowski. Znać Dmowskiego, nie znać historii nowożytnej Polski, to jest straszne. I tutaj to, że my mamy pretensje do Żydów, że nie wiadomo kto to zrobił, to mi się wydaje, że bardziej masoni niż Żydzi to zrobili to muzeum. Natomiast to, że oni kłamią, no bo to jest wstydliwa część ich historii. Ale my Polacy, że nie wiemy o układzie z Dorotenstrasse, to jest tak samo, jakbyśmy nie wiedzieli o układzie Ribbentrop-Mołotow. To jest to samo, to jest mniej więcej tej skali ważny akt, tylko że akurat ten układ z Rotenstrasse został przezwyciężony przez bohatera narodowego Romana Dmowskiego. Ale mamy pomnik w Warszawie jego. Tak? No to ja pana zapraszam już 11 listopada pod ten pomnik na placki ziemniaczane i na poczęstunek kiełbaską wieprzową. To jest przy tym. Na placu na Rozdrożu. Na Rozdrożu, no przecież wiem. Tak zapytałem. No dobrze, panie Wiesławie, to najlepszego życzę. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Jan Strzeżek, teraz pan. Komentarz. Młodzi ludzie się interesują tematem. No cóż, no,
właśnie to chciałem powtórzyć, bo to już było mówione niejednokrotnie, że... Chodź, ustawię cię koło banera, żebyś układ, miał ładne tło. Że układ z Nordstrasse... Ustaw się przy banerze, przytrzymaj go, żeby on nie majtał. Nigdzie nie jest napisane w naszej historii. Tylko Dmowski o tym pisał. Tylko Dmowski o tym pisał i nigdzie historycy nie piszą. W szkołach się nic o tym nie mówi. Natomiast mówi się o innych sprawach, a o tym nic, ani słowem. No i tu jesteśmy oburzeni, że o tym, że to nie jest wprowadzone do programów szkolnych, że Polakom się o tym nie mówi. No a tutaj właśnie mamy piękny Zenon Nowak. Młody człowiek się przed chwilą dowiedział, licealista warszawski, 16-latek, Zenon Nowak, starszy pan, siwy, polityk, działacz, dzielny ojciec, kolego. I ty jesteś za barierką, czyli cię tutaj wpuszczono, ale nie miałeś zaproszenia, żeby wejść do środka, tak? Ja wszedłem tam, bo tam można normalnie wejść, także nie ma problemu. No, my z banerem nie chcieliśmy wejść, żeby nie robić zadrażnień. Proszę, twój komentarz, twoja ocena sytuacji, dialog polsko-żydowski i co dalej? Co dalej, to zobaczymy. No, trzeba było posłuchać dzisiaj, co powiedział prezydent Komorowski i prezydent Izraela. Ja akurat nie słuchałem ani jednego, ani drugiego przemówienia, więc nie będę się odnosił. Natomiast co za tym się wszystkim kryje? O, pani. To jest układ z 1918 roku w loży masońskiej w Berlinie. Nasi sąsiedzi powiedzieli, że Polski nie będzie. A konkretnie według tego układu, co miało być miejsce Polski? Miała być Mitteleuropa. Aha. A jak pierwsza wersja Unii Europejskiej, którą w końcu stworzyli po tylu latach. Polecę, bo... Lecisz, dobra. Okej, okay, wszystkiego dobra. Dobrego wam życzę. Może pan się poczęstować kiełbaską? Wieprzowa. Próbowałem naprawdę to. Wieprzowa i rewelacja. Na łasce. Sanepid tu na pewno się do niczego nie przyczepi. Można pana? No, tak, już. Kieliszkę?